w programie Project Runway. Mam pytanie, jak ci się pracuje z młodymi polskimi projektantami? Oj, wiesz, no czuję dużą odpowiedzialność po prostu, bo staram się im mówić to, co merytoryczne, bo staram się im mówić to, co sam przeżyłem i dzielę się z nimi szczerą i prawdziwą wiedzą i prawdziwymi emocjami. Mówię im o tym, co sam bym zrobił z tym, co widzę. I wiem też, że jestem dla nich jakimś drogowskazem. Dlatego to duża odpowiedzialność, bo ci młodzi ludzie to strasznie przeżywają. Czasami mówię im dobrze, coś bardzo dobrego, czasami pokazuję to, co niedoskonałe, ale taka jest praca twórcy, który dąży do doskonałości i do tego, by być z każdym nowym projektem coraz lepszy. Dlatego trzeba w konstruktywny sposób mówić o tym, co mogłoby być lepsze i też podkreślać, co już jest dobre. Myślisz, że młoda polska moda się dobrze trzyma? Czy są jakieś obiecujące nazwiska? I jeśli tak, to jakie? Ojej, ciężko mi mówić o innych. Nie chciałbym ich w jakikolwiek sposób kategoryzować i oceniać i wrzucać jednych do dobrego worka, innych do złego. Ale jest bardzo dużo młodych, bardzo zdolnych projektantów. Pokazuje to chociażby Project Runway. Ale też i innymi kanałami można się o tym dowiedzieć. Także konkretnymi nazwiskami nie chciałbym mówić i nie chciałbym o nich opowiadać. W każdym razie młoda Polska bardzo dobrze się trzyma i rozwija i oby tak dalej.